Kolejny driftowóz, zaczynamy lepić. Przygotowania do sezonu zimowego trzeba trochę, oczywiście ręczny podciągnąć, panie. A teraz gruzem jest Volkswagen Vento. Który to jest rok, szefie? Chuj wie. 99? Najlepsze jest to, że Jara jak kupił samochód, to nie wiedział, co kupił. No, wzięliśmy teraz na Mariusza z Lombardu furę. Nie był zadowolony. Widzowie z Instagrama wiedzą. Ogólnie to silnik mechanicznie naprawdę zajebiście i w gazie. Flux sprzęt. Jedziemy to przetestować zaraz. Odkryłem dobry patent, żeby nie używać kluczy i lekko w miarę ściągać to nakrętki. Wystarczy, że tak będziecie drgać, to wtedy ten ręczny się luzuje, linka, i można normalnie rękoma naciągnąć. Na pewno nie jeden drifter skorzystał, Maciek, z twojej rady. No, na pewno. Luks, elegancko. Podciągnięty już? A weź jeszcze, jak to krzywą wypierdolić trzeba? No to łapkę można wyjebać, nie? No, żeby ona tylko łapała jak hydro. No to czaj. Zaraz to krzywo ogarnie. Dobra, nie wszystko naraz, tak? Bo już kurwa pierdzielają, no. Bo trzeba nagiąć. Nagiąć. Dobra, majście, to tak robimy. Jeszcze jeden patent, jak zrobić hydrołapę. Tu widz nam sprzedał taki, żeby się nie blokowało. Trzeba wypierdzielić ten system tego. A jak to wypierdzielić? No zaraz zobaczymy. Gdzieś tam kurwa coś się odkręca. Myślałem, że ty już masz gotowe. Nie, no jeszcze nie. No nie będzie cięć trzeba robić. Dobra, cięcie. A, no. I już dycha w kieszeni. Nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Będziemy tu tego dzyndla wycinać, co właśnie się rusza, żeby go nie było, wtedy się nie będzie zatrzaskiwał. Jak sobie podejdziemy, chyba będzie git. Kurwa, czekaj, jak to kurwa wszystko, oświetlenie. Cięcie w samochodzie. Czekaj, jak to puści? Moment, jeszcze. Nie zapomnijcie polać foteli wodą, żeby się nie zapaliły. No, wyjdzie ten. O, dobra, wychodzi. Coś z tego będzie. Będzie. Dobra, jest. Wyszedł? Jasne, gitara. Dobra, teraz tamto wrzuć, co żeśmy odkręcali. No, trzeba. Wszystko wyszło. Kurwa, jak to robią teraz te samochody, że trzeba fabrykę poddawać, no. O kurwa, czekaj. Coś się zapaliło może. Dobra, wody, śnieg nie jest. To łatwo złapało, czy nie? Dobra, wystarczy. Kurwa, do góry nie poleci. No i dobra, jest git. Teraz jeszcze tylko trochę podciągnę. Panie, jeszcze może, żeby to łapać. No bo ja ją poluźniłem. Zajebiście, człowieku. Co, podciągnąć jeszcze, czy nie? Widzisz, jak to ten. Jeszcze pierdolę, że to opada. Nie, i tak to wygląda właśnie. Widzowie, patrzcie, widzowie, jest hydrołap, kurwa, macie, pyk, nie trzeba, naciągnięte elegancko, podkładeczki. Maciek, zapal go. I teraz, czekaj, przejdę na drugą stronę. Leżak zamocowany. Dobra, jeszcze tylko lusterko się przyczepi, bo wczorajsze testy niestety lusterko nie wytrzymało.
Ale... No i szyba nam nie dochodzi do końca. A tam nam wypadła. O, jeszcze pod ten kanał, nie zobaczę. Jeszcze sprawdzamy. Ja, o kurwa. To było trochę zahaczone misą. Ty, tu misą było trochę zahaczone. Kurwa, jakiś metal trzeba by było tu, bo to nie jest jak Astra Boża, że tu ma takie te... Tu centralnie misą będziemy haczyć za każdym razem. Czekaj z tej górki, kurwa. No proszę, jak nie check formy. Fajnie, a gdzie my będziemy jeździć tym razem? Kurde, jak coś to trzeba dospawać będzie, żeby to zasłonić. Kilka słów do mikrofonu, Maciek z nowego bluza. Kurwa, trzeba zimowe koło założyć, bo ruszyć się nie da. Lewo, w lewo. Tylko uważaj tam głęboki ktoś, dół. Nie? Nie, głęboki dół. Też niemożliwe, żeby coś, żeby nic się nie stało. No nic się nie stało. Bez kitu, zobacz. Ale jebnięcie było niezłe. Trochę fela dostała. Delikatnie. O, zgasz dziad. Dawaj, bo zaraz łapanie. Dobra, jedzie. Dalej. No z dwójki. Ze sprzętu. Też był amator driftu. Udalnie źle nawala teraz. Śnieżnie. O, a co? Podał, kurczę. Trzeba uważać, bo nie wyjedziemy z tego. Tutaj nie wiem, czy nie BMW ustrują. To takie ślady grube.